Thank you.
Good evening. Dobry wieczór. My name is Asia Kim. I'm from South Korea. Nazywam się Asia Kim. Pochodzę z Korei Południowej. Well, I travel and perform around the world to inspire people to experience the presence of God through music. Jeżdżę po świecie, daję takie koncerty, aby inspirować poprzez muzykę, inspirować ludzi do wchodzenia w Bożą i do doświadczania Bożej obecności. Yeah, this is my second time to Poland in Oświęcim area. Już drugi raz jestem w Polsce, w Oświęcimiu i tu w okolicach. Yeah, and then I had a really very special experience last time when I visited here 4 years ago. Ostatni raz, kiedy byłam tutaj 4 lata temu, było to dla mnie dosyć wyjątkowe przeżycie. Yeah. Your worship team sang worship the Lord for about half an hour, and it was really very, I could feel the presence of God here. Kiedy grupa uwielbiająca uwielbiała Boga przez te pół godziny, naprawdę mogłam odczuwać Bożą obecność tutaj. Yeah, worship changes the spiritual atmosphere. Uwielbienie, ono zmienia atmosferę. And when you worship, people open their hearts. A kiedy uwielbiamy, ludzie otwierają swoje serca. And they hear God and they see Jesus in you. Oni słyszą Boga i w tobie widzą Jezusa. Trained as a classical pianist, I had a turning point that led me to a new direction in my musical career. Uczyłam się i byłam szkolona jako klasyczna pianistka, ale w moim życiu był moment, który całkowicie je odmienił. My father was a pianist and I began playing the piano at age of 5. Mój ojciec był pianistą i sama zaczęłam grać w wieku 5 lat. And it was my goal to become a great concert pianist from my youth. I od dzieciństwa moim celem było zostanie wielką pianistką koncertową. So I studied at prestigious schools, music schools around the world and earned the highest degree and performed at many different venues. Więc uczyłam się w najbardziej prestiżowych szkołach na całym świecie. Ukończyłam te szkoły i dawałam koncerty w wielu też prestiżowych miejscach. Yeah, each time I achieved my goal, there was some satisfaction. Za każdym razem, kiedy osiągałam cel, który sobie postawiłam, odczuwałam satysfakcję z tego powodu. But also it increased my worldly desires and ambitions. Ale także każdy taki sukces wzmagał we mnie pragnienia takich ziemskich, światowych rzeczy i ambicji. But then when I began to see my limitation, I became frustrated and depressed. Ale widziałam też ograniczenia, jakie miałam, co powodowało we mnie frustrację i depresję. And it gave me a deep emptiness in my heart for a long time. I przez długi czas w moim sercu była wielka pustka z tego powodu. Yeah, it was 1993, shortly after the collapse of the communism in Russia. Niedługo po upadku komunizmu w Rosji, był rok 93. I had an opportunity to play at an evangelistic meeting in St. Petersburg. Miałam możliwość grać na spotkaniu ewangelizacyjnym w St. Petersburgu, where more than 10,000 Russians had gathered there. Gdzie zgromadziło się 10 tysięcy Rosjan. During my performance, I was touched by the powerful presence of God. I podczas mojego wystąpienia dotknęła mnie potężna obecność Boża. And felt the Spirit of God moving powerfully amongst people. I czułam to, jak Duch Boży w potężny sposób przechadza się pomiędzy ludźmi. After the performance, people came to me saying that they had an encounter with God and they felt a strong presence of God. Po zakończeniu tego spotkania ludzie podchodzili do mnie i mówili mi o tym, jak doświadczyli Bożej obecności, wielkiej Bożej obecności i poruszenia podczas tego spotkania. And some experienced heavenly peace and healings. Wielu z nich doświadczało niebiańskiego pokoju, uzdrowienia. It was there in the moment I realized why I had been trained in the piano all my life. I w tym momencie zrozumiałam, po co i dlaczego przez całe życie uczyłam się grać na pianinie. I was in his divine plan and purpose. To był jego boski plan, jego cel.
and he wanted me to use my training for his glory and to be his witness through music. I on, Bóg, chciał wykorzystać moją edukację muzyczną, abym grała dla Jego chwały, abym przez muzykę mogła świadczyć o Nim. Jesus came to my heart that day and, His presence was so real to me. Jezus tego dnia dotknął mojego serca, wszedł do mojego serca i Jego obecność wtedy była dla mnie tak realna. He took away my emptiness, but in that place He gave me new hope and passion to live my life for Christ. Że On zabrał całą pustkę, która była w moim sercu i zamiast tego dał mi pokój, dał mi nową pasję. When He anointed me, my music was transformed. Kiedy On mnie namaścił, moja muzyka całkowicie się przeobraziła. And surpassed my limitations. Ona zaczęła przekraczać i przechodzić moje ograniczenia. Our God is able. Bo Bóg jest, ma moc. His mighty power is working within us. Jego wielka moc działa w nas. He wants to accomplish infinitely more than we might think or on może ask. On może uczynić nieskończenie więcej niż to, o czym my myślimy. Glory to God. Chwała Panu. Okay, we niezależnie od okoliczności. Yeah, we are to praise and thank Him. Mamy chwalić Go i mamy Mu dziękować. And we can say, it is well with my soul. I możemy powiedzieć, błogo mi. Yeah, this is my one of my favorite songs. It is well with my soul. To jest jedna z moich ulubionych pieśni, błogo mi.
The last song that I played, "All the Deep, Deep Love of Jesus," is a song of Wales. I am from. I've been living in Wales, in UK, for the past 5 years. Ta ostatnia pieśń, którą grałam, to jest stary hymn z Walii pochodzący. Ja sama mieszkałam w Walii przez 5 lat. A story about one man's death inspired us to come to Wales 5 years ago. 5 lat temu historia śmierci jednego mężczyzny zainspirowała nas do tego, żeby pojechać do Walii. Robert Germain Thomas is his name, a young missionary from Wales. Robert Germain Thomas, tak się nazywał, to był młody misjonarz pochodzący z Walii. He was martyred on the Taedong River, Taedong River in North Korea, in Pyongyang.
On został zabity, zginął śmiercią męczeńską na rzece Daedong w północnej Korei. He actually died right after his arrival in Pyongyang in 1866. On zmarł, zginął w 1866 roku, zaraz po tym, jak dotarł do Korei Północnej w Pyongyang. Yeah, while being executed, Thomas handed out the Bibles to people around him, including the man who beheaded him. W trakcie egzekucji, która była na nim wykonywana, on rozdawał Biblię ludziom, którzy byli naokoło, łącznie z mężczyzną, który ściął mu głowę. This man who beheaded him became a believer afterwards, and he had been one of the key leaders during the Pyongyang revival in 1907. Ten człowiek, który wykonywał tą egzekucję, ten kat, on sam niedługo później się nawrócił. Tam stał się wierzącym człowiekiem i jednym z liderów przebudzenia w 1907 roku. Yeah, his death was not in vain. Jego śmierć nie poszła na marne. God used his martyrdom as the seed of the gospel that paved the way to the Pyongyang revival. Bóg użył jego śmierci jako nasienia, z którego później zakwitło przebudzenie w Pyongyang. And blessed the nation, Korea, with a dramatic growth in Korean churches. Bóg w ten sposób błogosławił cały naród koreański i prowadził do niezwykłego wzrostu kościoła w Korei. Yeah, today you see many Koreans, my friends, they are also from Wales. So we are the fruits of the sacrifice of this great number of missionaries who came and devoted their lives in Korea in the last century. Jak widzieliście tutaj ja, moja rodzina i wielu koreańskich moich przyjaciół pochodzimy z Walii i my jesteśmy owocem tej śmierci i wielkiego błogosławieństwa, które z Walii przyszło. When I was young in Korea, I studied piano with an American missionary. Kiedy jako dziecko, mieszkając jeszcze w Korei, uczyłam się grać na pianinie i jeden z moich nauczycieli był amerykański misjonarz. And as I got older, I realized how great an impact he made in my life to become who I am now. Dopiero kiedy już dorosłam, zdałam sobie sprawę, jak wielki wpływ on miał na moje życie i jak wielką rolę odegrał w tym, kim dzisiaj jestem. Yeah, he was my lay piano teacher. Dwight R. Marsbury was his name. And he was the first music missionary who came to Korea from America. Już nieżyjący Dwight Marsbury był moim nauczycielem. On był pierwszym muzykiem, misjonarzem, który z Ameryki przybył do Korei. He introduced and taught classical music to Korean people. And many influential Korean musicians were born under his teaching. On przywiózł klasyczną muzykę i prezentował ją w Korei, był jednym z pierwszych. I wielu wielkich pianistów rosło i uczyło się pod jego nadzorem. Many years since he passed, I discovered myself following his footsteps, not only in music, but also in the journey of mission. I wiele lat już po jego śmierci okazało się, że ja idę w jego ślady i nie tylko muzycznie, ale także misyjnie. At this time, I would like to play the old Christian hymns that he arranged, and I hope that you recognize some of the songs that I'm going to play. Chciałabym teraz zagrać kilka starych chrześcijańskich hymnów w jego aranżacji. Mam nadzieję, że rozpoznacie niektóre przynajmniej z nich. Yeah, these are the songs our ancestors sang and persevered and kept their faith as they worshiped the Lord. To są hymny śpiewane przez naszych przodków, kiedy oni szli za Bogiem, kiedy trwali w swojej wierze i uwielbiali Boga.
Yeah, I would like to conclude this today's worship concert with a very special piece called Via Dolorosa. Na zakończenie tego dzisiejszego koncertu uwielbienia zagram taki bardzo wyjątkowy utwór Via Dolorosa. Yeah, it was the blindness that caused crucifixion of our Lord Jesus Christ. To nasza ślepota doprowadziła do ukrzyżowania naszego Pana Jezusa. May God open our eyes to see the love of God through the cross. Niech Bóg otwiera nasze oczy, abyśmy widzieli Bożą miłość poprzez krzyż. This road that our Lord Jesus Christ walked to crucifixion. Via Dolorosa to ta droga, którą Jezus szedł na ukrzyżowanie.